Ja kilka dni temu przeczytałem, że minister finansów to jest jeden z tych ministrów, których ostrożna obecność w rządzie powoduje, że nikt nie pamięta, jak się nazywa. Ale ja sobie przypomniałem, bo minister finansów uznał za stosowne stwierdzić, że ludzie tak byli zgłodnieni zakupów, że są gotowi na te bardzo wysokie ceny, bo są głodni tych zakupów. I to mówi minister finansów, przekonując Polaków, że nie ma się co przejmować drożyzną, bo przecież tak naprawdę są na to gotowi. Bo tak naprawdę zaraz uwierzą w to, że tego w ogóle chcą, żeby na przykład ceny chleba, tu informuję premiera Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego, w ciągu ostatnich 4 lat wzrosły o 50%. Jest jakaś taka reguła, że zawsze, kiedy oni są pytani o ceny chleba, i to jest z reguły pod koniec ich rządów, mam taką... To oni nie wiedzą, ile ten chleb kosztuje. Ale jest jeszcze ciekawsza reguła. Jest zawsze jakoś tak, że jak oni rządzą, to jedną z najbardziej takich oczywistych konsekwencji ich rządów jest to, że chleb bardzo drożeje.